Wiesz, generalnie wpada mi w uszy straszny przekaz czasami. Suczki, jaranie zioła, kasa, Dolce Gabbana, fura, no kurwa, hello. W ogóle wiesz, to jest wszystko to, co ja potem mu wybijam z głowy, że nie, że pokora, że skromność, że kurwa, po prostu muszę wszystko to odkręcać, wiesz, o co mi chodzi, że nie dragi, tylko raczej sport, a nie... Wiesz, że po prostu jest tyle miejsc, w których można mieć adrenalinę i jakiś kurwa super flow i to niekoniecznie musi być po prostu jaranie zioła od rana do nocy i się rozumiem, że dorosły człowiek se zapali zioło raz na jakiś czas. Cały ten zgiełk. Zaprasza Grzegorz Betlej. Słuchasz podcastu Open FM. 20 maja pojawi się w sklepach, albo już się pojawiła, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego wywiadu, nowa płyta Patrycji Markowskiej pod tytułem Wilczy Pęd. I z tej okazji właśnie Patrycja jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, Grzesiu. Jesteś rokmenką. Nareszcie się z Grzesiem poznaliśmy, tak. Porozmawialiśmy, słuchajcie, bo poza anteną. Jesteśmy Grzej z Grzesiem są na ty, wiesz o tym? No właśnie, no. Z moim tatą się poznałeś, z Darkiem Maciborkiem pracowałeś, z którym się od lat znamy, a no z Grzesiem jakoś się dopiero teraz poznaliśmy. Ty jesteś rokmenką z krwi i kości. I aż się zastanawiam, dlaczego w poniedziałek rano, bo państwo muszą wiedzieć, że nagrywamy to w poniedziałek rano, ty masz tyle energii po prostu. Z rockmeni w poniedziałki śpią cały dzień. Proszę cię, ja wstałam dzisiaj, wiesz, o 7 rano, już biegałam z psem, musiałam synowi zrobić śniadanie do szkoły. 4 razy go opierdzieliłam, że po prostu, wiesz, nie sprząta, rzeczy rozwalone, nie chce iść śniadania. I no i wiesz... Przy premierze płyty, powiem ci, Grzesiu, ta ilość tych obowiązków i w ogóle rzeczy do ogarnięcia jest dla mnie przerasta osobiście, bo to jest taka ilość decyzji do podjęcia, do ogarnięcia, żeby to było wszystko spójne, profesjonalnie zrobione. A ja lubię, jak jest dobrze, jak to wszystko jest, wiesz, konsekwentne, że powiem ci, jest to ogromne wyzwanie. Samo robienie muzyki to jest taka najpiękniejsza część. Też bywa trudna i wyczerpująca, ale... odcinam wtedy głowę i wiem, że jestem w muzyce. Natomiast to, co przychodzi potem przy premierze płyty, to jest taka ilość rzeczy do sklejenia. I kiedyś powiem ci, myślałam sobie, Boże, może to tak jest w Polsce, bo ta cała ekipa ludzi, która ze mną pracuje, może nie wiem, no nie zarabia tyle, co ludzie na świecie przy ekipie na przykład jakichś wielkich artystów znanych i nie wiem, i może mniej na siebie biorą, muszą mieć tych artystów więcej. Każdy wtedy ma swój klocuszek jak na taśmie w fabryce, tak, nie? Tak, ale mówię, może wtedy są bardziej zajechani, bo biorą więcej tych artystów, ale wiesz, kiedyś widziałam taki jakiś making of z Beyoncé, się wypowiadała, że widziałam ją tam spoconą, w ogóle wiesz, tu światło ogarniała na koncercie, tutaj jak tancerka jest ubrana, tutaj coś, i mówi, słuchajcie, jeżeli myślicie, że ja mam od tego sztab ludzi, to nie mam. To nie, to mam, ale jakby i tak wszystko ja jakby, wiesz, muszę ogarnąć i na końcu gdzieś tam klepnąć. I ja mam, wiesz, podobnie w sensie takiej potrzeby kontrolowania tego, co to jest Patrycja Markowska, jakby wiesz, jak wyglądają teledyski, jak wygląda potem promocja, gdzie idę, z kim rozmawiam, jak to... No, jak to wszystko spiąć. Kurczę, ale to w ogóle nie chcę wchodzić w prywatę, bo nie na tym te wywiady polegają, ale wyłapałem ten wątek macierzyństwa i tak pomyślałem, kurczę, nie klei mi się w głowie Patrycja Markowska szalejąca na scenie z taką mamą, która w domu robi kanapki dziecku do szkoły. Nie, no co ty, trzeba to w ogóle, to uszlachetnia i na takie odpowiednie tory też sprowadza, bo wiesz... Jak myślę sobie o takim poświęceniu się tej pracy totalnym, na zasadzie, że nie wiem, ćpasz, chlejesz, w ogóle idziesz w długą, olewasz rodzinę i tworzysz, to i tak ma to krótkie nogi, patrząc po historii takich artystów. Myślę, że jednak ta samodyscyplina na co dzień i też pokora, a jak wiadomo, macierzyństwo uczy pokory, powoduje, że trochę to na dłużej starcza, chyba mam wrażenie, wiesz, patrząc chociażby na mojego tatę, który jednak mimo całego rock'n'rolla swojego i szaleństwa, które ja też zresztą uwielbiam, to jednak, wiesz, zawsze lubił być na scenie na przykład w dobrej formie, zawsze widziałam, że biega po lesie, robi brzuszki, że wiesz, że jednak ja jestem ogarnięta i zakupy zrobione i że gdzieś tam ma poukładane to wszystko. Na przykład mój tata się sobie nigdy nie spóźnia, nie? I zawsze mnie to wkurza, jak z nim pracuje, bo on nie to, że się nie spóźnia, tylko jest zawsze 20 minut wcześniej, pół godziny. Ty też gdzieś tak przyjechałaś na czas, że pomyślałem, że to też nie jest rock'n'rollowe strasznie. No myślałem, ja że tam zadzwonisz za godzinę, później za 3, a później napiszesz, nic nie napiszesz i będziesz jutro po prostu. Z kim tak miałeś? Oj, nie chcę mówić, ale z rockmanem bardzo znanym.
No wiesz co, nie, to ja jestem kompletnie innej szkoły, w sensie takim, że to jest szacunek do ludzi i rzeczywiście tak jest trochę, że zdaję sobie sprawę, że dzisiejsze czasy bardzo też przyspieszyły i każdy ma bardzo dużo planów, jakichś zadań i tak jak ja nie lubię, jak wiesz, czasami kocham mój zespół, nadżycie, żeby była jasność i balujemy dosyć często na trasie, ja najmniej z nich, bo wiesz, muszę dbać o głos, ale oni potrafią odpinać wrotki, no i czasami wiesz, ja 8:30 budzik, 9:00 śniadań już stoję przy busie, oni wiesz, w ogóle na luziku, nie? Ten idzie po kanapkę, dopiero widzę i gul mi tam skacze, wiesz, wtedy. Nie, no myślę, że to jest ważne jednak, żeby z ludźmi pracować w takim, z takim szacunkiem i wiesz, bo jednak tak jak to mówimy... To długoterminowo się opłaca na pewno. Tak. Tak, bo to też tak jak mówimy, że wiesz, te osoby jakby obok pracują też na mnie, dla mnie i też chcę je szanować i jakoś doceniać i żeby to grało. Powiedz mi, bo tak moja taka skrzętnie ukrywana typowa polska cecha, jaką jest zazdrość, tak sobie daję o sobie znać, myśląc o twojej nowej płycie, że to jest takie po prostu... przepraszam za kolokwializm, ultra nudne, że pojawia się Patrycja Markowska, wydaje nową płytę, znowu ta płyta jest super, znowu będą single na szczytach list przebojów po prostu. I jeszcze patrzę na twoją stronę i ty masz już w ogóle obłożone lato koncertowo. Czy ciebie w środowisku na pewno ludzie lubią? No tak, jeszcze tata, wiesz, fajny, nie? No właśnie, no. Tak. Nie, wiesz co, miło bardzo, że tak mówisz, ale pamiętaj, że ja też mam swoje dylematy i swoje problemy, na przykład przy tej płycie, drodzy państwo, Wilczy Pęd, zaczęliśmy promocję od piosenki Niepoprawna, która rzeczywiście była hitem i to było bardzo miłe dla mnie, bo ja lubię zawsze, jak ludzie śpiewają piosenki na koncertach, natomiast potem świadomie też podjęłam takie wyzwanie, że ta płyta będzie nieco trudniejsza, nieco bardziej dla mnie i dla słuchaczy, którzy szukają w muzyce jednak czegoś więcej niż tylko takie skrojone pod wymiar, pod radio piosenki i biorę to na klatę. Wilczy Pęd ma fajnie, są odsłony, ludzie słuchają, ale to nie są piosenki, wiesz, takie przeboje radiowe, czy to już najbardziej... Chociaż tam się singli pozbiera trochę z tej płyty, no. Tak, no ale wiesz, jednak jak się tak tej płycie przysłuchasz, no to tam utwory bardziej bluesowe, rockowe, długie solówki na harmonijce, na gitarze. O, to prawda. Tak, więc na to też stawiałam, więc to też jest zawsze wybór, nie? Jakiś taki szpagat, no. Z jednej strony by się chciało mieć przeboje, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie pójść na jakieś totalne kompromisy. Okej, okay, a za czym w takim razie, idąc za ciosem po tytule, pędzisz? Wilczy Pęd, to wiesz co, miałam, Grzesiu, takie na myśli bardziej, jak była pandemia, ta płyta powstawała. Miałam wrażenie, że wszyscy tak wokół i ja ze mną, włącznie oczywiście, że kapcaniejemy trochę, że... Piękne słowo. No nie, że bo jeszcze nie boję się tego zawsze, stracić taki Wilczy Pęd i takiego dzieciaka w sobie, że kanapa... Taką wolność. Taką wolność, też taki zapał może, taki ogień, bo to wtedy się chce tworzyć i chce się bzykać i chce się wszystko, no. A jak tak najgorzej zasiąść na kanapie i jak jest tak za wygodnie i wiesz, za... To też nie jest fajnie, więc chodziło mi bardziej też o... Ja tęskniłam wtedy za ludźmi, za koncertami, za trasą, za tym tęskniłam, więc chodzi mi bardziej o taki pęd, nie taki pęd, jak ja dzisiaj do ciebie wpadłam wkurzona na 100 spraw, bo wiesz, muszę to domknąć, tylko na taki pęd bardziej, żeby właśnie cały czas mieć apetyt na życie, o. Kurczę, chociaż tak traktując to dosłownie i ten twój dzisiejszy poranny poniedziałkowy w dodatku pęd, to tak myślę, że dla takiego człowieka zamknięcie podczas tej pandemii to musiała być jakaś najbardziej okrutna kara po prostu. Wiesz, ja jestem optymistką, więc ja tam sobie grzebałam w ziemi, zasadziłam pierwszy raz kwiatki polne, które mi w tym roku odrosły, co jest mega dla mnie w ogóle. To był czas nauki po prostu. Takiej nauki, tak, to ładnie powiedziałeś. Okej. Okay. Nauki, bo się też nauczyłam gotować trochę. Cytując wielkiego Polaka, cały czas się uczę. I w samolocie się uczę, i w limuzynie się uczę. No właśnie, się też cały czas uczę. Dokładnie. No dobra, ale powiedzmy dwa zdania o tej płycie Wilczy Pęd. Na początek dwa zdania, bo cała rozmowa tego dotyczy. Jest to płyta, jeśli dobrze liczę, 8. album solowy studyjny. Tak. I też pierwszy studyjny solowy od 5 lat, bo po drodze jeszcze była płyta z twoim tatą. Tak. I teraz wracasz jako taka, jeśli to dobrze wszystko interpretuję, hippijska bardziej niż... Znaczy, tak się czuję. Rock and roll w ogóle jest spójny z byciem hippisem, tylko widzę tutaj u ciebie jakiś taki wyrastające kwiaty z tej płyty, o tak bym powiedział. O, jakie to chyba najładniejsze zdanie, jakie o tej płycie usłyszałam. Naprawdę? No wiesz co, bo tak, bo...
jak mówisz, w ogóle z wiekiem coraz bardziej doceniam wolność. I to słowo, które bardzo ma szerokie spektrum i dla każdego oznacza pewnie troszeczkę co innego, ale taki rozwój duchowy, rozwój muzyczny i żeby być w zgodzie ze sobą, to jest dla mnie wolność. I trochę ta płyta taka jest po prostu. I tak się też czuję. I tak, trochę to jest taki powrót, wiesz, do korzeni, bo ja się wychowywałam w Józefowie, który był zawsze miasteczkiem takim leśnym, rzeka, świder ukochana, łażenie po drzewach. Zawsze się bawiłam bardziej, wiesz, w Indian niż w lalkami. Mhm. To były takie, tak wyglądało moje dzieciństwo i zawsze się śmiali z mojego taty, że winę tu z Józefowa. Ale szczerze ci powiem, że ta kultura i w ogóle to, co się wiąże z tą kulturą rdzennych Amerykanów, to jest mi bardzo bliskie. I nawet mam takie strzałki, wiesz, wytatuowany właśnie znak taki, ochrona przed złymi duchami. Ale lubię to i oczywiście, wiesz, nie robię tego jeden do jeden. Ja się staram tym inspirować bardziej, przeplatać to, wiesz, w moim stylu czy w twórczości i mielić to przez siebie, bo ja bym, wiesz, nie chciałabym nikogo udawać, tylko lubię się po prostu inspirować. I rzeczywiście do tej muzyki, wiesz, która, tak jak ci wspominałam, że jest tam część rzeczy nagranych na setkę, że są właśnie i harmonijka się pojawia, Mariusz Obielski pięknie gra na harmonijce i długie solówki, to myślę, że to właśnie jest wszystko takie trochę spójne. Tak, jest bardzo hipisowskie, na tyle, że myślę, że Ania Rusowicz się może wkurzyć za tę płytę po prostu. Nie, myślę, że Ania idzie zupełnie inną, wiesz, drogą. Okay. Bardziej big beatową i... Tak, tylko jednak tam dusza taka też hipiski, no. No to super, wiesz, wydaje mi się, że jak ma się taki też silny związek ze swoimi rodzicami, wiesz, gdzieś tam, którzy robili... gdzieś taki, nie wiem jak to powiedzieć, że w duszy się niesie po prostu miłość do starych czasów, wiesz, że... że ja to rozumiem, okay. bo całe moje dzieciństwo polegało, wiesz, na przesiadywaniu. Miałam 3 lata gdzieś na próbach w Opolu, gdzie, wiesz, koncert trwał do 2 w nocy, już świtało, a ja gdzieś na ławce spałam. Więc jakby te stare czasy i we mnie rezonują, drzemią gdzieś, lubię je. W ogóle wczoraj przejeżdżałem przez Józefów i tak pomyślałem, Boże, to jest jedno z najpiękniejszych miasteczek w Polsce, naprawdę, jest tak cudownie, zazdroszczę możliwości wychowywania się tak. tam, naprawdę. A w ogóle słyszałem taką rzecz a propos jeszcze tej płyty, że ty gdzieś powiedziałaś, że byłaś, tworząc te płyty, na etapie oglądania serialu Peaky Blinders i chciałaś taką łobuzerską muzykę stworzyć. Tylko mi nie spoileruj, bo nie widziałem 6. sezonu A, jeszcze. Ja też jeszcze nie widziałam. No. Już jest? Tak, no, zatrzymałem się na 5. Ja też na 5. Słuchaj, właśnie na 5, bo teraz ten 6 jest najnowszy, czy... Tak, i to jest ostatni już, tak. No to nie widziałam. Jak w ogóle właśnie była pandemia i wyjechaliśmy z moimi rodzicami, z moim synem na zagranicę do Hiszpanii i to był bardzo smutny czas. Zmarła nam bliska osoba w rodzinie, trwała pandemia i w ogóle było naprawdę źle się psychicznie, bardzo czuliśmy. Ja próbowałam jakoś nakręcić nas, tatę. Wiesz, poprosiłam go, żeby kupił gitarę przez internet akustyczną i oglądaliśmy tam właśnie wszystkie sezony Peaky Blinders, słuchaj. I po prostu tak miałam ochotę, taki łobuzerski numer i pamiętam, że tata wziął gitarę i razem z Maćkiem Mąką, moim gitarzystą online, ale właśnie zrobiliśmy ten numer. I on miał właśnie taki pierwszy tytuł roboczy jako demo Peaky Blinders. No ale potem doszedł piękny tekst Żanety Lubery i... Mówię, kurczę, jakiejś takiej męskiej energii tu potrzebuję do zaśpiewania tego numeru. I Dawid Karpiuk się pojawił. I sobie naprawdę tak się zakochałam w jego głosie. Naprawdę mi się bardzo podoba, jak on śpiewa. No i w ogóle jak go potem zobaczyłam, to mówię, kurwa, on jest jak wyjęty z Peaky Blinders, z żywcem. Mhm. Jeszcze tak wygląda. Więc piosenka ma tak tytuł Na zakończenie dnia i cała akcja dla pomocy dla Ukrainy się z nią wiąże. Mów, przepraszam. Nie, to była taka fajna akcja, wiesz, bo właśnie zresztą jedziemy do pana, który wygrał, bo już chyba, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale wygrał pan pilot, który... To jest w ogóle niesamowite, słuchaj, bo pan pilot wpłacił najwięcej. Wpłacił 2000 zł, tam zresztą były, uzbieraliśmy ponad 20 tysięcy, około 25, więc ja się bardzo cieszę, bo to wszystko idzie na leki kardiologiczne. No i ten pan pilot, posłuchaj, ma po nas przylecieć Cessną. To jest w ogóle akcja, co? Ma przylecieć Cessną i bo mieszka w Jeleniej Górze. I jedziemy do niego z Dawidem, pośpiewamy mu w jego chacie
i wracamy. Powiedzmy dwa zdania tylko dla Państwa, którzy nie wiedzą, że przy okazji wydania tej płyty i przy okazji utworu, o którym mówiła właśnie Patrycja, postanowiliście założyć, można powiedzieć, swego rodzaju zbiórkę pieniędzy na leki kardiologiczne dla Ukrainy. I osoba właśnie taka, która wpłaciła najwięcej, czy też wygrała, że tak powiem, tak. Wygrywała w tymże przedsięwzięciu najbardziej, jak się da, prywatny koncert. Dokładnie dla siebie. Tak. Kurczę, a to w ogóle bardzo tak... Tak też myślę, jak mówisz o tej wolności i o potrzebie wolności, że to się bardzo w ogóle łączy z dzisiejszymi czasami, że trafiliście w ogóle... Płyta oczywiście powstawała jeszcze przed wybuchem wojny, nie? Chociaż z jednej strony w obliczu pandemii, z drugiej strony w obliczu tej wojny, to jest po prostu idealny czas na mówienie o potrzebie wolności. No niestety, to są, wiesz, czasy, które bardzo doginają i tak z jednej strony w tych trudnych czasach właśnie wychodzi, że możemy pomagać. Teraz czytam, słuchaj, znowu wróciłam do tej książki Radość Życia Dalai Lama z arcybiskupem, swoim przyjacielem opowiadają też o wolności, o szczęściu i mówią tam na przykład pięknie o tym, że zawsze będziesz szczęśliwy wtedy, jak będziesz pomagał innym. Że to w ogóle tak jest, że to nie to, że można sobie dywagować, że tak jest, że jak jesteś zajęty własną dupą, to się szybko kończy, to szczęście. A jak jednak dajesz z siebie innym, to zawsze to ci da szczęście. I zobacz, w obliczu tej wojny, no po prostu pokazaliśmy, że potrafimy, że... Też odzyskaliśmy chyba my jako ludzie wiarę w innych ludzi, nie? Tak. A czy to, co mówisz, jest zgodne na pewno z prawdą? Ja sam tego doświadczyłem, że w tym poszukiwaniu szczęścia prywatnym, bo pewnie każdy z nas go szuka, bardzo dużo odnalazłem tego szczęścia w możliwości pomagania w trakcie wojny. No właśnie, czyli uszlachetniamy się i to widzisz, że ja jestem optymistką. Ja zawsze właśnie staram się widzieć te plusy. Wspomniałaś Dawida Karpiuka z zespołu Dziwna Wojna, w którym zakochałem... Wiosna. Co powiedziałem? Dziwna Wojna? Jezus, o wojnie cały czas ci jednak tyle widzisz, o wojnie niestety, rozmawiamy, tak. Zespołu Dziwna Wiosna, oczywiście, w którym absolutnie zakochałem się od chyba pierwszych dźwięków usłyszanych. Świetnie. Utworu Niepewność jest... O mój Boże! Dawno czegoś takiego nie było w polskiej muzyce. I teraz zastanawiam się, spotkanie dwóch rock'n'rollowców, ciebie i Dawida. Ja to taka jestem, wiesz, kobiecy rock'n'rollowa. A i tam. On to jest rock'n'rollowiec. Ale on też jest w pewnym sensie melancholijny bardzo, tak? Czy prywatnie taki nie jest? Bo nie znamy jest się. Skryty. No właśnie. Bardzo jest. Inteligentny. No ale ciężko go rozgryźć. No tak właśnie. No to takie dwie z różnych światów osobowości. Jak zadzwonił do mnie i tam wiem, że nie lubił jednego muzyka, z którym współpracuję, miał przyjechać do studia, to zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, a to nasza pierwsza rozmowa. Taka dłuższa, nie? Wiesz, bo tam wcześniej tylko ustaliliśmy jakieś rzeczy. Mówi: słuchaj, bo mam do ciebie sprawę. Ja mówię: dawaj, Dawid. Czy będzie ten i ten muzyk? A ja mówię: nie, jutro go nie będzie. A to dobrze, bo musiałbym mu przypierdolić. Czyli Dawid, miło cię poznać. To oryginalny sposób rozpoczęcia znajomości, no. Tak. A wy nie mieliście jakichś obaw, pytam i o ciebie, i o Dawida, bo ty konsekwentnie, no, jesteś na scenie chyba ze 20 lat i zresztą gdzieś wyłapałem, że ty mówiłeś, że twój syn słucha hip-hopu, nie? Tak, 14-letni bardzo. Syn. I teraz wy musicie naprawdę mieć gigantyczną wiarę w to, że rock and roll może być wciąż na salonach w czasach, kiedy ten rock and roll, miałem taką znajomą, która mówiła, że się nie klika. Tak, ale ono się nie klika. I co więcej ci powiem, mój syn na mnie po prostu patrzy czasami z takim, wiesz, pobłażaniem. Tak, ja mówię: a kto to jest ten ktoś tam? On mówi: ty wiesz, że on ma 17,5 miliona odsłon, a ty masz ile swojego singla? Mówi: ty wiesz, o mój Boże. I tak mi jedzie, nie? Mówi: ile masz subskrypcji tam na YouTubie? O Boże, każdy nada, nie? Bo wiesz, ja mówię: Jezu, tak się cieszę, wiesz, mój koncert się cały wyprzedał. Gdzieś graliśmy, słuchaj, akustycznie, a wiedziałam, że się bilety nie sprzedają i mój syn tak do mnie mówi: no ile tam było osób? Ja mówię: wiesz, to teatr, mówię, koncert akustyczny, no ale zresztą to była Stara Cegielnia. Och. W Radzyminie, bardzo piękne miejsce. Ty, na macie, mówi, tam było, wiesz, tam nie wiem, 50 tysięcy ostatnio i w ogóle, wiesz, jedzie ze mnie, wiesz, także... Kurczę, ale to jest w ogóle, musi być szalenie ciekawe bycie synem Patrycji Markowskiej, naprawdę. No, on twierdzi, że ja jestem w ogóle mamą kwoką i że wszyscy niby mu zazdroszczą, a tak naprawdę nie wiedzą, że ja jestem w ogóle nie rock'n'rollowa i w ogóle cały czas go, wiesz, jakoś tam... Nie, no bo wiesz, to jest zawsze ustawiać. Takie... To, co nawet ja ci powiedziałem, że w poniedziałek to powinnaś...
przynajmniej do południa spać, nie? Ale to przynajmniej. No ale wiesz, no, ale powiedz mi, Grzesiu, no mam odpuścić jego wychowanie, wiesz, jak no to nie, jest? No, że tak, wiesz, nie. Myślę sobie, kurwa, no mogę mu teraz nie proponować tych mądrych filmów, bo on na przykład mi zawsze żyje mu takie ciężkie, że w ogóle... Jezus, drodzy państwo, widziałam znakomity film wczoraj. Przepraszam, że ja tyle dygresji. Bracia, polski film. Okej. Druga wojna światowa i jak bracia pomagają dwóm Żydom podczas wojny. I słuchaj, płakałam na tym filmie 7 razy. Jeżeli nas słyszy reżyser tego filmu, to naprawdę szapobaj, wiesz, wielki ukłon. Tak sobie myślę, z jednej strony wiem, może być za ciężki dla niego ten film, dla nastolatka, ale z drugiej strony sobie myślę, Boże, on już pewnie i tak w tym necie obejrzał wszystko, co naprawdę nie jest dla niego, a tutaj przynajmniej no, obejrzy coś, co go wzbogaci. Więc wiesz, no ja nie chcę odpuszczać też po prostu jego wychowania, nie? No tak, poza tym myślę, że też nasze wychowanie było inne zupełnie też z racji tego, że no nie było dostępu do smartfonów, tak. Internetu, tak. Wiesz. Łatwiej to, chyba to... wtedy było ja rodzicom, ogóle... nie? Żeby tak, tak nie łazić no za tobą i wiesz. Chociaż ostatnio rozmawiałem z moim sąsiadem, bo mamy ogrodzone podwórko. I czasem sąsiedzi tam widzimy, że wypuszczają dzieci, że się te dzieci same bawią na podwórku. I tak mówiliśmy, że kurczę, no w sumie jak nie ma tego podwórka zamkniętego, to już chyba rodzice tak nie wypuszczają takich tak. małych dzieci. A przecież ja pamiętam, jak miałem lat 7. Ja też. I na prostu, polanie, nie? Zawsze tak, jakieś. Ja też. Wychodziliśmy i w ogóle nie wiadomo było, no. co się z nami dzieje. No przyjdę do domu, to przyjdę po prostu, nie? Na pewno dokładnie. Przeżyję w każdym no. razie. No. no to było takie w sumie zdrowsze, no. Najwyżej przyjdę z poocieranymi kolanami. Kolanami. No. Ale wiesz, to chciałam wrócić do tego, co ty mówiłeś o tym klikaniu, że to chyba nie jest wiara, że to się będzie klikać, wiesz, to tylko to jest po prostu potrzeba robienia muzyki. Naprawdę, że ja kiedyś mówiłam o tym w wywiadach, ale wiesz, miałam kiedyś taką totalną, poważną rozmowę z jedną z topowych wokalistek w Polsce, która mi powiedziała, że ona nie będzie robić płyt, bo jej się to nie opłaca. No i Patrycja, muszę wydać, kurwa, na tą płytę ponad 100 tysięcy. No tak. Potem ją promować. Te płyty się, kurwa, średnio sprzedają. Wiesz... ona mówi, ja wolę wypuścić jakiś singiel, czy wiesz, no i z jednej strony ona ma rację, no, a z drugiej strony to jest chyba po prostu taka wewnętrzna potrzeba tworzenia muzyki, swojej tożsamości, rozwoju. Tylko, że ty masz to szczęście, że ciebie jeszcze zagra radio, nie? I ty sprzedasz te koncerty. Różnie też z tym bywa, pamiętaj. No, ale a czy miałaś jedną chociaż płytę, z której nie było singla takiego radiowego? No wiesz co, płyta, krótka płyta o miłości, na której był na przykład utwór z Rayem Wilsonem, Constantly Reminded, nagrany, wiesz, jeden z moich najlepszych w moim dorobku. Nie zażarł w radiach. Wiesz, była tam, wydawało mi się, piosenka Kochaina, która do tej pory ludzie na koncertach mnie pytają, to mnie cieszy, bo skoro ona nie była w radiach, a ludzie o nią pytają, to znaczy, ona że do niej... chyba tak przewinęła, tak na zasadzie tak prezentowania jej tak, w stacjach. A to fajnie, widzisz, czyli gdzieś tam internet ratuje sytuację, w którym nie ma radia. No wiesz, przy tej płycie Wilczy Pęd też mi radio nie rozpieszcza. Bo, tak jak mówię, niepoprawna była już dawno, wiesz, ponad rok temu i gdzieś tam poszła, a już kolejny single z tym radiem mówią mi, no jednak za rockowe, jednak nie, no za długie, a jednak za bardzo country, gitary, a jednak wiesz, no przecież, kurwa, no nie będę teraz, nie wiem, robić rewolucji, zmieniać tych piosenek. Słuchaj, piosenka na zakończenie dnia właśnie zaśpiewana z Dawidem od początku miała być inna, miała mieć inną konstrukcję, nieoczywistą, miała być właśnie łobuzerska. No wiesz, trudno mi jest robić wszystko tak pod jakiś wymiar, więc po prostu też nie zawsze jestem rozpieszczana tym. A na tej płycie jest też no, w ogóle paru gości, jest twój tato, jest Luke, jest Bisz, jest Robert Gawliński, o którym powiedziałaś tak piękne słowa. Powiedziałaś, że Robert Gawliński jest poetą, a nie... rock'n'rollowym poetą. Tak, można się zakochać od razu. Naprawdę. Kurczę, można pozazdrościć tego składu w ogóle na tej Jezel, płycie. Ty wiesz, że Robert sam to mnie zadzwonił. To naprawdę? Jest taki, tak, bo on mówi, słuchaj, bo my się znamy w ogóle dobrze, ale mówi, mam dla ciebie piosenkę. Ja tak w ogóle się wstydzę go. Naprawdę zawsze jak nie to się trochę wstydzę. Ja mówię, Robert, ale wiesz co, a ty byś nie chciał też zaśpiewać? I już w ogóle pąsy, nie, na twarzy. No i dobra, już zaśpiewam. Okay. Potem mówię, słuchaj, bo ja napisałam jakiś tekst, ale wiesz co, ja czuję, że tak nie dokończyłam go, że tam jeszcze by się dało pozmieniać. Mówi, dałbyś radę ze mną to napisać. I Robert w ogóle, wiesz, wysłał mi takie propozycje, że tam strzała amora w moje serce. Wiesz, mówię, o Boże, jak ten człowiek świetnie pisze, naprawdę. No on jest kompletnym artystą, on pisze, komponuje, śpiewa, wiesz, jest taką postacią dla mnie bardzo konsekwentną właśnie i bardzo mi wizerunkowo bliską i mentalnie. No jest wolnościowcem zdecydowanie. Tak, to jest ekstra. Poza tym z Moniką, wiesz, i z synami tworzą taką rodzinę. Mhm. To jest tak piękna rodzina. Naprawdę, no cudowni są. A w dodatku debiutancki album Wilki to jest absolutnie top 5 chyba wszechczasów polskich albumów no. takiej muzyki mainstreamowej. No. No. Wracając jeszcze do tego tematu, trochę do tematu Ukrainy, tak sobie myślę, bo pewna bardzo znana
polska aktorka powiedziała mi kiedyś takie słowa, przepraszam za kolokwializm, że aktor jest od grania, a dupa jest od srania. I są dwie teorie, a ta druga teoria, to była pierwsza, a druga mówi o tym, że artysta jednak jak się nie wypowiada publicznie na jakieś istotne tematy, no to właściwie traci sens bycia w ogóle na scenie. A ja mam wrażenie, że ty się przychylasz do tej drugiej teorii i że nie wyobrażałabyś sobie, tak przynajmniej ja cię odbieram, żeby właśnie tą akcją charytatywną choćby na przykład nie włączyć się gdzieś w taki temat poważny. Poza tym wiesz, czasami nadstawiam karku i oczywiście hejt się na mnie leje strumieniami, żeby była jasność, ale tak jak walczyłam o czarne marsze i mówiłam o tym i straszne komentarze miałam na Facebooku. W zasadzie wiesz, chciałam na wszystkie odpowiadać, ale to bym w ogóle nie spała ani nie jadła, bo po prostu te komentarze były straszne. Naprawdę, wiesz. A ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem za wolnością wyboru kobiet i za tym, że powinnyśmy decydować o własnym ciele i że nikt nikomu nie każe usuwać chorych dzieci, jeżeli się kobieta na to decyduje. I pamiętam, że straszny był, wiesz, odzew na to. Ja wiesz, nie wiem, czy to pisali trolle, czy ludzie. Mam nadzieję, że jednak trochę trolle, bo... Myślę, że na pewno. No mam nadzieję, wiesz, bo to jednak trochę mniej boli, no. Potem, wiesz, mówiłam o prawach LGBT i no i różnie to, no, ale wiesz, no tak jak ci mówię, no nie wyobrażam sobie też milczeć, no przecież jestem też człowiekiem. Jeżeli ktoś mnie też pyta, czy mam prawo też się wypowiedzieć, to czemu nie? Ja wręcz dziwiło mnie na przykład postawa niektórych takich bardzo silnych osobowości, które są bardzo mądre i aż się prosiło, żeby coś powiedziała, a milczały. Wiesz, no macie też zasięgi, więc to jest... Tak. Wiem, że to jest bardzo wytarty w ogóle frazes, ale jednak jesteście w pewnym sensie odpowiedzialni. No. Mm. Tak, żeby chociaż się poczuć też współodpowiedzialnym, tak. Nie? Żeby chociaż mówić o tym, o rzeczach, które są istotne. I wiesz, mam tylu przyjaciół gejów, naprawdę. I no nie wiem, no jakoś w życiu mi przez myśl nie przeszło, żeby... sugerować im, że nie wiem, że są w łóżku nie z tą osobą, co ja uważam, że dla niej... Że, no nie że wiem, powinni być. Tak. Ale to ciekawe... Co ludzie mają też takie sugestie w głowie, żeby też tak mieć prawo, że wiedzą lepiej, nie? No to wiesz, no to jest tak... Tak mi się wydaje, że... nie chcę mówić, że to jest polska cecha, ale że generalnie ludzie chyba, jak jest taki temat na tapecie, to się stają specjalistami szybko od niego, nie? Że w sensie wydaje mi się, że jakbyśmy nie mówili, tak. Że jakby w tej debacie publicznej, powiedzmy na przykład politycznej, nie było tematu LGBT, to pół Polski by się nie wypowiadało o tym, chyba. No bo tak. Wiesz, jak... Czyli rząd wie, jak prowokować, tak, wie, oczywiście. Jak manipulować i wie, jak sobie trafiać. No, to jest straszne dla mnie. Ale myślę, że to w ogóle bez względu na barwy polityczne chyba w ogóle to jest taka... Nie chcę powiedzieć, że funkcja, ale niestety jest to funkcją władzy, nie? Tak. To bardzo też ciekawe, bo w tym kontekście mógłbym cię zapytać, czy ty doświadczasz ograniczania wolności, ale jako artystka? Wiesz, no na każdym kroku. Nie pytam o polityczną, tak, polityczne ograniczanie. Tak, nie, ale na każdym kroku, nie? No bo na każdym kroku masz ludzi z silną osobowością, którzy też, nie wiem, no właśnie inwestują na przykład pieniądze w płytę, czy w coś i teraz chcą to odzyskać, więc ci, oczywiście push, pewne rzeczy ci próbują narzucić i gdzieś popchnąć i... No i wiesz, no bez takiej cechy, tej asertywności jest bardzo trudno w tym zawodzie, no. Taka jest prawda, no. Mój tata jej w ogóle nie ma i aż się czasami za głowę łapie, wiesz. I przyjmował na siebie na przykład za dużo, a potem był wkurwiony. Wykończony wręcz, wiesz, sfrustrowany, no bo przekraczali jego granic 100 i on dopiero za 101 walił pięścią w stół, wiesz, no to... Uczy się tego, żeby jednak w miarę szybko mówić nie, no ale wiadomo, że to się ludziom nie podoba, tak? I stąd jakby... Tylko, że wiesz, no jeżeli ja nie będę się, Grzesiu, też tak kierować swoim tym kompasem w środku, no to ma bardzo krótkie nogi. No ja muszę być w tym prawdziwa, muszę czuć się dobrze i z tekstami, i z muzyką, którą robię, bo ja świecę oczami, wiesz. I kocham grać koncerty, bo gram swoje... piosenki ze swoimi tekstami, bo to jest moje, przeze mnie zrobione. Teraz jak ktoś by mnie w jakieś takie buty włożył, nie moje, to boję się, że to taki jest balon, który po prostu pęka, wiesz, wcześniej czy później. A ty miałaś w ogóle w takim utworze sprzed wielu, wielu lat takie słowa, kiedy wojny chcą, śpiewaj pośród łąk. I tak sobie myślę, że w ogóle to bardzo ciekawe, że te słowa po wielu latach brzmią tak. Jeszcze dobitniej. Ale kurczę, czy to nie jest tak troszkę, że...
właściwie jedyne, o co walczymy, nie mówię tutaj tylko w kontekście Ukrainy, ale w ogóle, i też jak patrzę na ciebie, to mam wrażenie, że ty swoim życiem, chociaż nie znamy się prywatnie, chyba tak masz troszkę, że walczymy o sztukę, nie? O przetrwanie przez sztukę, tak naprawdę. Tak. Nie wiem, czy to prawdziwy, czy nieprawdziwy cytat, ale podobno to Churchill kiedyś powiedział, że tam zapytał o jakiś, o taki budżet na kulturę, i ktoś mu powiedział, jakiś minister, że kurczę, nie mam budżetu na kulturę, bo trwa wojna, nie? On powiedział, no to jak nie mamy kultury, to trochę o co walczymy, nie? To piękne. No. I tak ja na ciebie patrząc, tak sobie myślę, kurczę, że wracając do tych słów, kiedy wojny chcą, śpiewaj pośród łąk, że to jest jakaś twoja metoda na przetrwanie, nie? W sensie chyba śpiewać, żeby robić swoje. Tak. Tak, bo wiesz, to są górki i dołki, ale jak się tworzy, no to jednak cały czas idziesz taką drogą, ja tak idę, czuję, że właśnie na zakończenie dnia, jak śpiewam na ostatnim płycie, wierzę wciąż, że idę w dobrą stronę, że to jest, będą upadki, będą potknięcia, będzie gorzej, lepiej, ale suma summarum to jest, to pomaga. Pomaga przetrwać taką codzienność szarą, frustrację, upływ lat, upływ czasu. Bardzo sztuka pomaga i zawsze kochałam kino, kochałam teatr. Chodzę do teatru, moja przyjaciółka jest taką, wiesz, totalnie ma, po prostu Karina ma pierdolca na punkcie teatru i ciągle, wiesz, dzwonię, tylko że nie zawsze mogę, ona właśnie, kupiłam 16 biletów na to i na to, kogo zabieramy? Wiesz, okay. I mnie ciągnie to naprawdę. To ja się zapisuję do jej znajomych. Dobra, w takim no razie, to koniecznie, no. Koniecznie, bo to są cudowne wypady, wiesz, chodzimy i na Warlikowskiego i no na zasadzie do wszystkich. Ja mieszkam koło Nowego w ogóle teatru. No, no właśnie, no, ale chadzasz? Tak, Warlikowski to mój, wiesz, to mój po prostu jakiś taki teatralny guru, no. No tak, no to piękny teatr. Musiałam też do niego gdzieś tam dojrzeć i docenić. I ja w ogóle czekam, bo tam była taka sztuka Warlikowskiego, Kabaret Warszawski, nie wiem, czy nie widziałaś. Nie. No i ona na tak Francuzach była. Ostatnio. Ojejku, kocham. A dopiero teraz widziałaś Francuzów. Tak, i powiem ci, że mi to powali. Karina mi mówiła o tej sztuce od lat, ona już była chyba jakieś 17 razy, natomiast, bo ona chodzi też po wiele razy, natomiast no, mnie powaliła. Oj, kocham po prostu Francuzów Warlikowskiego bardzo. I chyba czwarty akt, jeśli się nie mylę, czy trzeci, otwierany przez monolog postaci granej przez Macieja Sztura, jest po prostu jakąś uniwersalną prawdą o całym świecie. Bardzo polecamy Warlikowskiego. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to sięgnąć po Wilczy Pęd, a później iść na Warlikowskiego. Ale Kabaret Warszawski, jak wróci do Nowego, to bardzo polecam, bo ja po prostu i częścią ścieżki dźwiękowej do tego spektaklu jest płyta Kidei Radiohead. Więc po tam prostu są takie odlotowe zawsze moje triki, przecież tak, tam tak, jakieś numery były. Tak, nie, no wiadomo, że... Więc jak słyszysz, wiesz, z głośników Radiohead jeszcze w Teatrze Nowym, odlot. Och, bardzo polecam. No tak, właśnie. Tak. A to możesz mi polecić jeszcze coś. A możesz film jakiś polecić, bo ja... No to wiesz, już mówiłam ci o tych braciach, bo jestem totalnie, bo wczoraj go obejrzałam i wiesz, nie wiem, czy dlatego, że wróciłam z koncertu i byłam taka rozdygotana lekko, ale płakałam po prostu na nim 7 razy. Ale właśnie, a propos, to tylko, drodzy państwo, będzie pod koniec maja, zdaje się, przełom maja i czerwca będzie na Playerze do obejrzenia właśnie koncert z Olivia Stars. Jezu, gdzie też grałaś z tatą. Tak, to słuchajcie, wyjątkowy totalnie koncert. Tata w ogóle nie chce już jeździć, ja go tak naprawdę czasami cisnę i namawiam, ale wiesz, zagraliśmy po raz pierwszy naszą najnowszy singiel Kieszenie, który jest właśnie z płyty Wilczy Pęd najnowszym singlem i zagraliśmy go tam w ogóle premierowo. Ale to był w ogóle koncert, słuchajcie, gdzie grała Kameralna Orkiestra Progres, która zagrała tak, bo jeszcze się trochę bałam, bo tak nie wiedziałam, jak to będzie do tych akustycznych naszych, bo to akustyczny koncert aranży. To się tak uzupełniło i tak wyszło pięknie i jeszcze widok w dodatku na Gdańsk nocą z 34 piętra, więc to naprawdę warto to obejrzeć sobie. Kurczę, zapomniałem właśnie tego wątku, że przecież wy tam graliście gdzieś na szczycie wieżowca tak, po prostu. Tak. No tak. No dobra, a na płycie Wilczy Pęd jest taki utwór pod tytułem Czas by krzyczeć. Jestem i tu, śpiewasz, by krzyczeć, tak, muszę mówić, bo Wasio, wiesz co, ma u siebie w oceanie, to jest jego piosenka. Okej. Okay. I mówi, ty weź nie mów Czas by krzyczeć, bo ja w oceanie miałem taki utwór, więc okay. To jest Jestem tu, by krzyczeć, okej? Okej, okej. Wiesz, ty macie. Ale tak. Właśnie, śpiewasz w tym utworze, że jesteś tu, by krzyczeć. I chciałbym zapytać cię, czy to jest jakiś konkretny krzyk? Wkurzenia, rozpaczy, no czy... No wiesz, to patrząc na ostatnie czasy, na to, jak się nasz kraj podzielił, jak... Ile też głupot prowokuje internet, ten szum informacyjny, jak ludzie już nie wiedzą, czy się szczepić, czy nie szczepić,
czy zakładać maskę, czy nie, jakie są wojny przez to były, jakie to wszystko było, a już to się wydaje niczym w porównaniu z tym, co się teraz dzieje w Ukrainie, więc nie, nawet, wiesz, to nie jestem w stanie oglądać wiadomości ostatnio, bo jak sobie pomyślę, ile tam się czasu już toczy wojna, jak cierpią dzieci, jak cierpią ludzie, jak pięknie powiedziała, wiesz, Julia Roberts, wzruszyłam się tym, bo ona, wiesz, odbierała statuetkę i mówi, myślę sobie o tym, jak, że na pewno jest takich Julii jak ja kilka na świecie, jak nie kilkanaście, podobnych, z podobną pasją, podobną wrażliwością, a może i lepszych, a może właśnie nawet lepiej by zagrały, wybrałyby może lepsze filmy, albo jedna mówi, tylko że ja stoję tu na scenie, one są na przykład teraz na uchodźstwie, albo gdzieś w schronie, albo i to mnie bardzo przejęło, wiesz, że takie, no straszne to jest po prostu, więc myślę sobie, wracając, Boże, bo tak gadam dzisiaj dużo. Nie, dobrze, no. Że jestem tu, by krzyczeć, że każdy ma chyba taki moment, że po prostu pragnie zostawić też jakiś ślad właśnie po sobie, zwłaszcza jeżeli ma taką możliwość, dlatego tak kocham pisać teksty czy tworzyć, bo zostawiam jakąś swoją wypowiedź i... A propos tego, co mówisz, ja pracując od tych ponad 2 miesięcy z uchodźcami, czy przy uchodźcach, czy nad tym tematem generalnie, odbyłem mnóstwo rozmów i to jest niesamowite, jak to, co powiedziałeś o Julii Roberts, że rozmawiam z jakąś tam kobietą i ona mówi, no, że szuka byle jakiej pracy, że trochę tam jakieś wiklinowe koszyki zaplata, coś tam. I mówi, a ja pytam, a kim byłaś w Ukrainie? Ona mówi, no... dyrektorką liceum, nie? Albo inna mówi, no ja byłam dyrektorem finansowym takiej największej firmy budowlanej, nie? Mówisz, jak wszyscy zostali sprowadzeni do tego samego poziomu tak naprawdę. Straszne to jest. I z jednej strony cudowne jest zobaczenie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, jednak, ale z drugiej strony jak... to ja miałem rozmowę z pewnym menadżerem gwiazd muzycznych polskich i on tak mi powiedział, kurczę, a jakby to przyszło do nas... To stary, ja niczego nie umiem, no co, pojadę gdzieś indziej i co będę mówił, że miałem duże gwiazdy, się opiekowałem nimi, no dla nich jestem nikim, nie? Tak. Niesamowite. Tak, tata mój się śmiał, mówi, wiesz, my to pamiętaj, kurwa, zawsze bierzemy kapelusz gitary i na ulicy, nie? Kurczę, ale byście pozbierali trochę ze swoimi talentami. No nie wiadomo, bo tak, wiesz, po polsku śpiewać to też jest. No tak, no. Tata mówi, nie, no tak w Hiszpanii to może Guantanamera, mówi, a znasz jeszcze coś innego? No nie. A zauważ, bo ty w ogóle w tej piosence chyba dokładnie czas by krzyczeć. Czekaj, jaki podałeś alternatywny tytuł? Jestem tu, by krzyczeć. Jestem tu, by krzyczeć. Ale nie, a co jest wydrukowane na okładce płyty? No mam nadzieję, że jestem tu, by krzyczeć, bo mi Wasio zabije. A, okej. Okay. Nie, bo jak ja dostałem taką, wiesz, taką odsłuch, tak czas by krzyczeć dostałem. Tak, no. Może dostałeś właśnie te robocze tytuły jeszcze. Okej. Okay. I tam w ogóle w tej piosence chyba w tej, jeśli dobrze pamiętam, są takie słowa, że łatwo jest zapomnieć, gdy wkoło płonie świat. I też miałem taką myśl, co w ogóle mówię, wiem, że ta płyta powstawała jeszcze przed wojną, ale jak niesamowicie to koreluje w ogóle z zupełnie obecną sytuacją bieżącą, tą dzisiaj na dzień wydania, powiedzmy, twojej płyty, że kurczę, ta wojna trwa i dalej jest źle, ale zobacz, jak się ludzie przyzwyczaili już, nie? Jak mało już się mówi. No tak, ale jednak trzeba jakoś żyć. Jasne. Wiesz, kurczę, bo to tak jak sobie myślę, że jak my byśmy teraz się wykończyli psychicznie, że jednak jesteśmy rodzicami, jednak... Wiesz, nad moją płytą pracowało, Grzesiu, kurde, no po prostu nie wiem, no żeby nie przesadzić, ale tak jakby wszystkich wziąć do kupy, no to z 50 osób. I teraz, wiesz, każdy też, nie wyobrażam, że na przykład, nie wiem, no zawiesić tego, nie wydawać jej, co z nią zrobić, żeby ją pokrył kurz gdzieś, wiesz, czy to była no praca, tak. No że to po prostu idzie do przodu, nie? Jasne, nie wiadomo oczywiście. W ogóle, no nie wiadomo, co czuć czasami co myśleć. Na tej płycie masz też jeszcze taki, to będzie ostatni z cytatów z tej płyty, który dzisiaj podrzucę, ale jest też utwór, to właśnie chyba już z tego utworu z Dawidem, są słowa, nie rozdrapuję ran, nie liczę blizn. Okej, to może dalece posunięta teoria, ale czy... Ciebie nie było przez 5 lat solowo, bo miałaś jakieś niezabliźnione rany, których nie chciałaś otwierać publicznie? Nie, Grzesiu, ja wiesz, cały czas jednak staram się, nawet jak mam te rany, czy to właśnie przekuwam to w muzykę. Staram się te płyty wydawać jednak regularnie, żeby mieć samodyscyplinę, ale też
naprawdę mam taką silną wewnętrzną potrzebę nie odcinania kuponów, tylko tworzenia. I płyta, którą nagrałam po krótkiej płycie o miłości, płyta z tatą Droga, to była płyta, która nas bardzo pochłonęła. Była czasochłonna, bo my braliśmy udział na każdym etapie jej tworzenia. Od tekstów, po aranżacje, po demówki, po... Wiesz, to naprawdę była płyta, w której braliśmy udział na każdym etapie jej pracy. A potem pandemia, potem z kolei zaczęłam pracę nad płytą Wilczy Pęd, więc u mnie, wiesz, to oczywiście mówisz o solowych, ale tak naprawdę u mnie ta praca cały czas jednak gdzieś tam jest. I cieszę się, że mam ten motor taki w sobie, bo... No czuję po prostu, że najgorzej jest właśnie, tak jak ci mówiłam na początku wywiadu, jakoś osiąść na laurach, czy sobie myśleć, kurczę, w sumie tyle zrobiłam, to może już odpuszczę i coś. A to jest taka szarpanina przy premierze. No tak jak ci mówiłam, jak tu weszłam, po prostu zawsze jest dużo problemów, no bo dużo się robi, no to wiadomo, że się pracuje z ludźmi, z silnymi osobowościami, każdy ma swoją wrażliwość teraz, żeby stawiać swoje granice, ale nikogo nie urazić, nie, wiesz, zawsze... Bardzo lubię ludzi, więc staram się też... Wiesz co, ja w ogóle zasypiam, to mam milion wyrzutów sumienia, nie zawsze. Naprawdę, Boże, może tej powiedziałam, to może jej to sprawiło przykrość, a może temu coś nie tak, wiesz, więc ja jestem takim chodzącym wyrzutem sumienia. To ja mam jeszcze jedną rzecz do tego dorzucę, że mi tak przed snem wpada do głowy, że co trzeba było powiedzieć w danej sytuacji. Tak, nie? Że co bym... Tak. Dokładnie bym cofnęła czas, co bym powiedziała. Tak, że jak będę już dzisiaj w domu pewnie zasypiał, to mówię, kurde, a wtedy to można było powiedzieć ja jeszcze to samo. Coś. A wiesz, że tak nie można. Nie, no bo co, no można się zajechać tym. No wiem, ale tak jak się chce dobrze, to chyba tak zawsze jest, wiem. Nie? Po prostu. Wiem. No, a... Ale wiesz co, przyglądam się pokoleniu 20-latków teraz i nie mają takich dylematów, wiesz? Okej. Okay. Raczej, że luzik, że co tam, wiesz, martwi mnie to trochę w takim sensie, że na przykład w ogóle nie potrafię pracować z ludźmi w tym wieku, że w sensie mam wrażenie, że wiesz, że z mojego pokolenia, wiesz, że tak każdy starzec mówi, nie, moje pokolenie, to wiadomo, nie? Więc się już czuję trochę stara w tym, ale mam wrażenie, że jakoś tak potrafimy po godzinach, że coś więcej, żeby zaistnieć, coś dać, odkryć. Nie wiem, czy pokolenie młodych ludzi ma taki motor i do działania, żeby robić ponad, więcej, żeby... A powiedz mi, bo to się cofnę bardzo do tej naszej rozmowy sprzed pół godziny, w sensie do części tej rozmowy sprzed pół godziny, bo mówiłaś o tym wtedy i ja też podrzucałem ten temat, że to, że macie zasięgi artyści, to też zobowiązuje w jakiś sposób być może do jakiegoś rodzaju wychowywania. I ty, mając 14-letniego syna, czy ty na przykład wiesz, jaki rodzaj wrażliwości proponują mu jego idole, czy jego pokolenia idole? Martwi mnie to bardzo. Tak? No tak, bo wiesz, oczywiście on dorasta i słucha tego rapu, wiesz, coraz bardziej mądrego i da się tam wyłuskać przepiękne rzeczy. Wiesz, ja usłyszałam, zresztą napisałam do BDS-a kiedyś na Instagramie utwór Anarchia, który zaśpiewał w sposób, naprawdę sobie powaliło mnie to. To jest po prostu jeden z najlepszych utworów, jakie w ostatnim czasie słyszałam. Ale wiesz, generalnie wpada mi w uszy straszny przekaz czasami. Suczki, jaranie zioła, kasa, Dolce Gabbana, fura, no kurwa, hello. W ogóle wiesz, to jest wszystko to, co ja potem mu wybijam z głowy, że nie, że pokora, że skromność, że pasja, że lepiej z biedakami w namiocie, ale zajebistymi, dowcipnymi i fajnymi niż w pałacu z jakimiś bufonami nudnymi, no kurwa, wiesz, muszę wszystko to odkręcać, wiesz o co mi chodzi, że nie dragi, tylko raczej sport, a nie, wiesz, że po prostu jest tyle miejsc, w których można mieć adrenalinę i jakiś kurwa super flow i to niekoniecznie musi być po prostu jaranie zioła od rana do nocy i wiesz, rozumiem, że dorosły człowiek se zapali zioło tam raz na jakiś czas, ale no jak już... Wiesz, o co mi chodzi? No takie ładowanie do... Oczywiście, wiesz, no ci raperzy nie są od tego, żeby teraz z kolei wychowywać młodzież, ale no ja jestem zupełnie z innej szkoły, no teksty były, wiesz, ja wychowana jestem na tekstach też Perfektu, gdzie po prostu każde słowo Bogdana Olewicza ważyło, każde jego słowo było, już pomijam, że walczyli z komuną, że nadstawiali karku, no to już w ogóle są gigantyczne historie. Gigantyczne historie, natomiast no trudno się teraz porównywać, bo to inne czasy i tak dalej, ale no jednak jakaś odpowiedzialność za to, o czym się śpiewa, no fajnie, jakby taka może minimalna była, no. No tak, tylko też mam takie poczucie, że czasem ci raperzy wcale tak nie żyją, nie? Jak śpiewają. Oczywiście, że nie. I to jest najgorsze, oczywiście, że tak idzie przekaz. Oczywiście, bo już by ich nie było po prostu. Tych starszych, którzy by od rana w zasadzie jarali zioło i tylko zmieniali te suczki i w zasadzie nie wiesz.
Niewiele już by zostało. No. No przecież ludzie też mówią, że muszą czytać jakieś książki, coś skontemplować, gdzieś być na łonie natury. No co, wiesz... No tak, no jest to niepokojące. No. No Iggy Pop już nawet chyba nie żyje tak, jak żył dawno tak, temu. No. No. To na koniec... Wychodzę na jakąś nudziarę. No, ale... Nie, nie wychodzisz na nudziarę, tylko wychodzisz na... Znaczy, poczekaj, to miałem już powiedzieć na koniec, ale to jeszcze się zatrzymam w takim razie. Nie wychodzisz na nudziarę, moim zdaniem, tylko we wszystkim się trzeba umieć zatrzymać, nie? No Aerosmith tak też zaczęło chodzić na siłownię, mimo tego, że, tak, że mówią, że tam nie pamiętają 15 lat życia, no. No bo wiesz, to też, no wiadomo, że szaleństwo w ogóle wszystko jest w proporcji fajne. Szaleństwo też jest ważne i jak najbardziej jestem za tym, ale mówimy o jakimś takim też przekazie i myśli, którą chcemy przekazać innym, no. Poza tym też mi się wydaje, że nawet te klasyczne zespoły, dobra, no odwołam się do początku lat 90. i do Nirwany na przykład, której ja nie jestem fanem i nigdy nie byłem, ale że ta Nirwana to mimo, wiesz, dragów i różnych brzydkich rzeczy, to jednak też niosła przekaz, nie? W sensie to nie było odrealnione, to co mówisz, że... Oczywiście. Że dzisiaj hip-hop to suczki tylko, nie? No nie, może właśnie nie, że tylko, bo na pewno jest bardzo, wiesz, tak, tak Hemingway śpiewa jednak, wiesz, to jest, są ci artyści tak jak wszędzie. Mhm. Którzy śpiewają o bardzo fajnych rzeczach, ale no jakby tak uogólnić troszkę, no to bardzo dużo z tego przekazu w rapie, którego ja po prostu nie trawię. Mhm. No dobra, ale to powiedz mi, zamknę jednym pytaniem, które nawiąże do twojego taty. Zauważ, że przez cały wywiad nie mówiłem w ogóle o twoim tacie, bo też nie trawię tego, że można, wiesz, kogoś, kto jest 20 lat na scenie i zapracował na wszystko, pytać, a czy dalej tato ci da... Nienawidzę tego. Ale to się cały czas zdarza. No. To jest niewiarygodne, naprawdę. Jak to często jednak w ludziach tkwi, nie? Że tak, na pewno skoro tata, to musiał tam na pewno, załatwić. Na pewno załatwił i w ogóle, że tak, że po 20 latach na scenie tata dzwoni, nie? I mówi komuś, żeby to zagrał, nie? Nie, no już może coraz rzadziej, ale rzeczywiście taka padają. Całe życie musiałam jednak gdzieś tam. Ja bym bardzo chciał w ogóle kiedyś zagrać, ale to muszę z kimś, nie wiem, na przykład z Piotrem Cugowskim porozmawiać i udawać, że w ogóle nie wiem, że ma związek z Krzysztofem Cugowskim, tak, nie? To ładne. To tak jak kiedyś, wiesz co... Jan Nowicki, wiesz, wspaniały, wiesz, wielka inteligencja oprócz talentu i chyba sprowokował mojego tatę. Bardzo się lubią. To było niesamowite, że tata mówi, że spotkali się gdzieś w Krakowie na dworcu i mówi, że... Tata mówi, dzień dobry, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Nie kojarzę. I tata w ogóle nie wiedział, co ma zrobić, bo jestem pana wielkim fanem. Bardzo mi miło, ale... Przepraszam, a co to jest ten zespół, wiesz? I zaczął tak specjalnie, chyba patrzył, czy mój tata jest bufonem i powie, ej, w ogóle, wiesz, jak to? A tata jest akurat bardzo skromny, więc... To abstrahując od tego, że się pojawiają tego rodzaju pytania, co jest absurdalne, ale czy po 20 latach na scenie masz... Nie wiem, czy to jest dokładnie 20 lat, tak rzucam cały czas, tak, a się okaże, że 15 i nie, będzie nie, nie, przykro, właśnie nie? Nawet ponad ciut, no... I czy po 20 latach na scenie masz poczucie, że środowisko, ale nie mówię o tym, żeby za przeproszeniem srać do własnej kuwety, ale czy jednostki w tym środowisku w jakiś sposób cię podgryzają przez to, że nie wiem, że uznają, że miałaś łatwiejszy start, chociaż wiem, że go wcale nie miałaś łatwiejszego, bo tato nie był chętny do pomocy w rozkręcaniu twojej kariery? Tak sobie myślę. To znaczy na pewno jakiś taki rodzaj tego, że za dużo szczęścia już jak tata śpiewa, to już przecież córka, no to już na pewno coś takiego jest, że tak jak momentami ktoś bardzo lubił Perfect, to może dostawałam kredyt zaufania. Na pewno też takie sytuacje były. To na pewno też było odwrotnie, że miałam pewne drzwi pozamykane, czy musiałam więcej pracować, żeby udowodnić, że jestem coś warta. Myślę, że ciężko jest o przyjaźnie w branży. Takie prawdziwe. Mhm. Że lubimy sobie mimo wszystko czasami tam, wiesz, obrobić dupę. Czy... Myślę, że to jest... Kiedyś, myślę, było łatwiej, bo wiesz, to jak nie było takiego pędu, tego internetu, to jak się wszyscy na przykład spotykali na picie po festiwalu czy po jakimś koncercie, to się wtedy zawiązywały te przyjaźnie. I jest kilka osób w tej branży, które są totalnie mi bliskie. To jest właśnie Robert Gawliński, z którym się bardzo lubimy, wiesz, z Moniką i lubimy też spędzać razem czas. To są artyści, których ja zapraszam na moje koncerty.
Bo jest taka seria koncertów Patrycja i Przyjaciele i to jest też właśnie Ray Wilson, który wiesz, jest mi bliski. To jest Urszula, która jest z rodzinnego Józefowa, ona przyjeżdża, Gosia Ostrowska. Musiałabym wymieniać, bardzo się przyjaźnie z Arturem Gadowskim, z którym z którym wiesz, śpiewamy razem piosenkę Ocean i on też jest czasami gościem. Swoją drogą. I na przykład, no właśnie, dziękuję bardzo. I tak wiesz, Artur czasami też potrafi tak zadzwonić po prostu bezinteresownie i także są osoby, z którymi czuję się blisko, ale rzeczywiście jakby tak wiesz, ogólnie popatrzeć, jaka jest atmosfera, na przykład słuchaj, no ja znowu nawiązuję, mówię ja o tacie, widzisz, dzisiaj dużo, ale dlatego, że razem teraz dużo pracowaliśmy i byliśmy, że zaśpiewaliśmy na jakimś, słuchaj, wielkim koncercie i było dużo też młodych ludzi i on mówi, ty, nie mogę uwierzyć, mówi. On mi nie odpowiedział dzień dobry, nie? Czy tam w ogóle, wiesz, ja popatrzyłem, już szedłem, żeby się przywitać, a on się napięcie słuchaj, jeden z topowych teraz artystów, bardzo takich cenionych i młodych, 30-kilkuletnich. I mówi, wiesz, to ja zawsze leciałam z wyciągniętą ręką do wszystkich. Błagam, powiedz mi po nagraniu. Dobra, po nagraniu ci powiem. A tata mówi, wiesz, to jakaś bufonada straszna. Wiesz, i nie mógł uwierzyć, że ktoś udaje, że go nie widzi. A to ci powiem, to padło w ogóle w tym podcaście kiedyś, więc nie odkrywam żadnej tajemnicy, że Grażyna Łoboszewska mi opowiadała, że występowała na jakiejś scenie i tam 20-letni chłopak jakiś, nie? Młody muzyk z nią grał jakoś niedawno. I że ona mówi, że wie pan, no wypadałoby tutaj troszeczkę zmienić, bo tak. My się nie zgrywamy wokalnie po prostu. Tak, i a on to, wiesz, do niej to wybitna wokalistka. Tak, a on do niej odpowiedział, a ile ma pani followersów na Instagramie? Nie, no żartujesz sobie. Ona to opowiadała, poważnie. No. Martwię się, od razu się we mnie matka budzi, która by albo dała klapa, wiem, że nie można, ale albo powiedziała, pojebało cię synku, wiesz, no bo co w takim momencie powiedzieć, że Grażyna Łoboszewska to jest legenda, to w ogóle, wiesz, trzeba mieć szacunek do starszego pokolenia, zawsze, zawsze. I... Wiesz, ja myślę, że też to się bardzo często bierze z tego, że osoby, które są publiczne, czujemy skraca dystans do nich, nie? To Wojewódzki opowiada, że ludzie, że 15-latek go klepie w plecy na parkingu i mówi do niego Kubuś. On mówi, no wiesz, nieważne, czy go lubimy, czy nie, a nie, ale że no wiem, ale on ma 60 lat. No. No to widzisz, to mój syn może narzekać, że jestem mama kwoka i że przesadzam, no ale wiesz, no na Boga, no. Słuchaj, muszę to powiedzieć, no weszłam kiedyś na zebranie klasowe i słyszałam, jak rodzice opierdzielają wychowawcy, że dzieci mają czwórki z zachowania, a nie szóstki, no. I on się biedny tłumaczył, spocone miał ręce i mówił po prostu z przejęciem, że on przeprasza, ale to nie jest tylko jego decyzja, ale też wszystkich nauczycieli, bo coś... No wiesz, ja nie wiem, no mi przez myśl nie przeszło, żeby podważać, wiesz, ocenę z zachowania mojego syna. Jeżeli dał dupy w jakiejś sytuacji i się źle zachował i odpysknął, albo jarał szluga za szkołą, albo coś i ktoś to... Na Boga, ja mam teraz... Wiesz, o co mi chodzi? No nie, no strasznie cię tu dużo gadam, drodzy państwo, że się znudziliście, super. Tylko po prostu irytują mnie bardzo. Poruszasz teraz moją czułą strunę, no. Bardzo. To dobrze, ale to pociągnijmy ze strony w takim razie. A to ostatnie pytanie w takim razie, wytniemy to, dobra. Nie, proszę cię. Dobra, nie. A Krzysztof Zalewski, jak był dawno temu, jeszcze nawet nie w tym podcaście, to w trakcie wywiadu wyszedł do toalety i wrócił. Dobra, to ostatnia rzecz w takim razie. Czy dzisiaj na koncertach twoich widzisz też ludzi w wieku swojego syna? Jako twoich fanów? Tak, bardziej dziewczyny są moimi odbiorczyniami. Wiesz, ja piszę teksty sama, więc na pewno trafiam do dziewczyn, ale wiesz co, to bardzo fajnie, że zapytałeś o to, bo jak gramy koncerty plenerowe, to przychodzą po prostu przypadkowi ludzie, taka jest prawda. Natomiast zawsze weryfikacją dla mnie, czy jest bardzo duże na ciebie zapotrzebowanie, jest to, czy sprzedajesz bilety. I taką miałam, wiesz, totalną, graliśmy jakiś sobie koncert klubowy na Śląsku i po prostu popatrzyłam, przyjrzałam się ludziom, twarzom i to byli właśnie, nie wiem, czy 14-letni, może nie, ale to byli młodzi, piękni ludzie, wiesz, z fajnymi, szlachetnymi twarzami. Myślę, że ten przedział u mnie jest gdzieś typu 20-40 czy 20-50.
Ale to było dla mnie bardzo miłe, że ja sobie nad tą publiczność trochę zapracowałam, wiesz. Mhm. Ostatnimi też może nie do końca radiowymi ruchami, okay. Ale to jest zawsze coś za coś. No może tak. Mm. Bardzo ci dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej również podczas twoich koncertów, bo musicie państwo wiedzieć, że koncerty już trwają i dalej się rozkręcają. Tymczasem zapraszam pewnie na social media, nie? Dokładnie. Żeby śledzić. Śledźcie to i pamiętajcie o tym koncercie zobaczyć. W playerze. Tak. No i przede wszystkim od piątku najbliższego, chyba że już jest po 20 maja, jak tego słuchacie, to od poprzedniego piątku. Wilczy Pęd w sklepach, więc pędźcie kupić Wilczy Pęd. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Jezu Grzesiu, artysty jest zajebisty.